W Głogowie ruszyła piąta edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą już szukać pomysłów na miejskie inwestycje. Tak jak w ubiegłym roku, do wydania jest 2,5 miliona złotych. Urzędnicy wprowadzili jednak jedną istotną zmianę. Place zabaw, siłownie pod chmurką, parkingi i chodniki. To zadania, które najczęściej zgłaszane były w ostatnich latach przez Głogowian w ramach budżetu obywatelskiego. Stawiałem projekt na przykład o ten plac zabaw, który jest, byłem inicjatorem tego parku zabaw. Park powstał. Właśnie rusza piąta edycja budżetu, w której to mieszkańcy będą decydować, jak wydać miejskie pieniądze. Oddajemy dla mieszkańców do Państwa dyspozycji 2,5 miliona złotych na zadania, które Wy uważacie za zasadne, za zadania, które chcecie realizować w swojej najbliższej okolicy, otoczeniu, bądź jeżeli to dotyczy projektu ogólnomiejskiego, również w całym mieście. W tym roku magistrat wprowadza pewną zmianę w zasadach oceniania wniosków. Pojawiają się pewne pomysły, które są niecelowe. Takim przykładem jest to, że wykonaliśmy jako miasto park linowy w Parku Piastowskim, a był projekt, aby zbudować w bardzo bliskiej odległości drugi park. W takiej sytuacji komisja będzie mogła odrzucić projekt. Ponadto zadania mieszkańców nie mogą powielać się z planowanymi zadaniami miasta. Możemy mieć w planach inwestycyjnych, naszych planach inwestycyjnych, jakieś zadanie. I ono, załóżmy, jest zaplanowane na rok 2019, 2020, 2021 i też byłoby niecelowe przyspieszać. W mieście ruszyła kampania informacyjna, aby dotrzeć z informacją do Głogowian. Bo jak się okazuje, mimo że jest to piąta edycja, nie wszyscy o budżecie wiedzą. Nie. Nie. Nic pani nie słyszała? Nie, nie, nie. Wnioski będzie można składać od 21 maja. Ostatecznie o tym, jakie zadania będą realizowane, dowiemy się w listopadzie. Wszyscy zainteresowani złożeniem projektu potrzebne informacje znajdą na stronie Urzędu Miasta.